mkszzagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. Poprosimy trenera o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No cóż, na pewno bardzo trudny mecz dla nas i emocjonujący. Myślę, że dwóch drużyn prezentujących bardzo przyzwoity poziom. Tak po ludzku, szkoda mi trochę Piasta, bo naprawdę nie zasłużyli chyba, myślę, dzisiaj na tę porażkę. Ja wiem, że nie powinienem być taki empatyczny, ale wiem, jak to jest, grają naprawdę bardzo dobrze i dzisiaj to potwierdzili. Tym bardziej większe słowa uznania dla nas, że zagraliśmy tak skutecznie i przeprowadziliśmy piękne akcje, po których padły bramki. Także spięliśmy ten rok naprawdę bardzo udany dla nas zwycięstwem, co jest niezwykle ważne, przegrywając 0-1. Podnieśliśmy się, co świadczy o takiej stabilności i dużej odpowiedzialności naszej drużyny. Widać, że te rozgrywki pucharowe w Lidze Europy też dały nam trochę doświadczenia i takiej stabilności emocjonalnej. Także być może to dzisiaj zaprocentowało. Myślę, że tak podsumowując, był to naprawdę wspaniały rok, bo i medal, i udane rozgrywki pucharowe, i teraz też dorobek punktowy. Myślę, dawno takiego nie było. To tylko potwierdza, że tą drogą, którą obraliśmy, będziemy dalej iść i jeszcze bardziej przykładać się do tego, żeby zawodnicy byli jeszcze lepiej przygotowani, zorganizowani. I cieszę się z tego powiewu młodości w drużynie, w pierwszym składzie, w ostatnich meczach. No dzisiaj dwóch nie mogło grać. Naprawdę jestem pod wrażeniem i słowa uznania dla drużyny, że dzisiaj z tak ciężkiego meczu potrafiła wyciągnąć 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. A teraz chwila dla państwa. Prosimy o pytania dla trenera Stokowca. To może ja zacznę pierwszy z Stokowca. Panie trenerze, ja chciałem zapytać o nieobecnych w dzisiejszym meczu, bo nie było w kadrze, że ani Filipa Jagiełły, ani Janka Blaski, to urazy, czy jakieś pana osobiste takie wizje? Myślałem, czyli o przygotowanie motoryczne pan będzie pytał, bo już tam tutaj się pan specjalizuje w tym i w pewnym momencie uznał pan, że jesteśmy źle przygotowani. Czy to nie tak dotyczy? Dalej idziemy w tym kierunku? Nie, no muszę tu panu troszeczkę tam sprawdzić pana w tym temacie. Oczywiście z przymrużeniem oka. Cieszę się i lubię rozmawiać na argumenty, dlatego jak najbardziej. Nie, to były urazy, które nie wyeliminowały ich z meczu. Filip Jagiełło przedwczoraj zszedł z treningu, nie mogąc trenować. Janek Wlasko, jakiś lekki uraz takiego nadciągnięcia. No nie chcieliśmy ryzykować urazu i też zresztą wyniki badań wcześniejsze potwierdzały, że nie jest optymalnie przygotowany. To jest zawodnik po kontuzji i tak naprawdę pół roku nie grał w piłkę. I tutaj taka sinusoida formy jest zrozumiała u niego. Także nie chcieliśmy go narazić na głębszy uraz i postawiliśmy na zdrowych. Zresztą to, co charakteryzowało nas przez cały ten rok kalendarzowy, To były ciągłe rotacje, to była gotowość. Proszę zobaczyć, że nasza drużyna nie jest zbudowana na zawodnikach, nie wiem, za jakieś tam ciężkie miliony. To są nasi głównie wychowankowie, solidną pracą, tak jak Arek Woźniak dzisiaj pokazał, poprowadził drużynę do zwycięstwa, wychowanek, solidną pracą. Pewnie umiejętnościami znaleźlibyśmy, nie wiem, 100 bardziej zawodników zaawansowanych technicznie od zawodników Zagłębia, ale my mamy organizację, mamy dobre przygotowanie, mamy taką stabilność i to jako drużyna daje nam jak na razie świetne rezultaty. A wiadomo, że to stało się Jakubowi, albo przynajmniej są tam zgłosiły, tak, że nie ma tym wirus. No tak, podobny uraz miał w tym samym, to było taki nawrót jak gdyby urazu, który był w Szczecinie, tam jeszcze dotrwał i wygląda na lekkie jakieś takie nadciągnięcie, także nic poważnego, ale też Jarek Jach rozegrał najwięcej spotkań w całej tej rundzie, bo dolicząc do tego jeszcze puchary i mecze w kadrze U21, no to jest ponad 2000 minut i to ma prawo się odbijać też na zdrowiu i po prostu potrzeba regeneracji, odpoczynku
I fajnie, że też świadomie dzisiaj zgłosił, że jednak coś się dzieje. Nie pogłębialiśmy urazu, wszedł Madera i godnie go zastąpił. Dopuszcza pan do siebie taką myśl, że na wiosnę może pan już nie mieć Jacha w składzie? Wie pan co, ja jestem trenerem i jestem od trenowania. Myślę, że nie ma zawodnika nie na sprzedaż. Można powiedzieć, że wszystko ma swoją cenę, również i pewnie ja mam też swoją cenę i nie oszukujmy się, no to takie są prawa rynkowe i wspólnie tutaj z prezesem i z zarządem, z radą nadzorczą budujemy strategię, także jeśli będą jakieś oferty, będziemy je rozważać. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek odchodził, bo myślę, że ta drużyna, mówiąc tak brzydko, nie jest zaśmiecona i jest tu miejsce na dobrych zawodników i na razie gramy tym, co mamy i staramy się jak najlepiej przygotować tych, co mamy. Także w składzie pierwszej drużyny jest 8 zawodników, 9-7, 9-8, którzy gdzieś tam dojrzewają dopiero. Także my mamy miejsce na wartościowych piłkarzy, ale oczywiście budżet też nie jest z gumy i to wszystko trzeba jakoś tak racjonalnie zbudować. Także ja liczę się ze wszystkim i nic mnie nie zaskoczy. Natomiast też jestem pewny strategii, jaką obraliśmy. Także spokojnie jadę na święta i co będzie po przyjeździe, to zobaczymy, ale jesteśmy cały czas w kontakcie. Także nie zaskakujemy się decyzjami, tylko wszystko konsultujemy wewnętrznie. A myślał pan już o jakiejś zimowej sesji? Ja oczywiście chciałem zapytać, czy jeśli nikt z Zagłębia nie odejdzie, to czy będzie pan chciał, żeby ktoś dołączył i ewentualnie jakie pozycje? Bo wydaje się, że tam na skrzydłach cały czas jest trochę jeszcze miejsca, bo Katowiczu, jak wiemy, problemy ze zdrowiem i to jest jakaś kwestia, którą chciał pan wzmocnić? To znaczy, myślałem głównie o wzmocnieniu sztabu, od trenera, od przygotowania motorycznego, myślałem o panu, ale... Ale myślę, że chyba nasz budżet nie jest z gumy, także chyba nie będziemy w stanie tego pociągnąć. Jeśli chodzi o kadrę zawodniczą, no są pozycje, my praktycznie na każdą pozycję wartościowego zawodnika to możemy w każdej chwili ściągnąć, jeśli chodzi o szczególnie skrzydła czy pozycja stopera, gdzie w tej chwili dołączyliśmy zawodników z Akademii na pozycję stopera. A tutaj powiedzmy po odejściu Dąbrowskiego no nie ściągnęliśmy jeszcze stopera, tak żeby była czwórka stoperów. Także no są miejsca, powiedziałem, jeśli tylko uznamy, że mamy, no kalkuluje się to i bilansuje i finansowo i jakościowo, no to w każdej rundzie bym chciał, żeby dwóch, trzech zawodników przychodziło dla takiego odświeżenia po prostu drużyny, dla wzmożenia rywalizacji, także zobaczymy, co się wydarzy, natomiast ja mówię, dzisiejszy mecz pokazał, że taką stabilnością, spokojem i nerwowymi ruchami możemy naprawdę osiągać przyzwoite rezultaty. Ewentualnie dzisiaj wchodziło w grę wprowadzenie Filipa Starzyńskiego, miał być takim trochę straszakiem, że żeby się z tej kadrze, czy gdyby wynik był niekorzystny, to pojawił się. Tak. Filip jest, na tę chwilę ja już tłumaczyłem kiedyś tę sytuację, jest gotowy i mógł wejść. Natomiast myślę, że czas działa na jego korzyść. Chcemy, żeby jak najwięcej się wzmocnił. I dzisiaj taka sytuacja była akurat na boisku, że trzeba, myśleliśmy też o wpuszczeniu jego, natomiast no myślę, że ten czas wykorzysta właściwie i mam nadzieję, bo nie jest to tajemnicą, że nie skończy się to zabiegiem. No, trzymamy kciuki, obraliśmy taką drogę, żeby jednak zachowawczo to leczyć i w tej chwili lekarze są przekonani co do tej metody, żeby jednak no nie poddawać go zabiegowi. Jeśli tak się stanie, no to na pewno będzie dla nas cios w trakcie, jeśli się okaże, że trzeba robić zabieg, ale tak jak powiedziałem, ja no nie żyję w jakimś takim przerażeniu. Dzisiaj wygraliśmy bez Filipa. Na pewno Filip jest zawodnikiem, który może nas wznieść na jeszcze wyższy poziom i z tego sobie zdajemy sprawę. Natomiast no żyjemy dniem codziennym, także... Będzie Filip, to będzie super i trzymamy kciuki, żeby był, ale też żyjemy codziennością. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie ja Państwu dziękuję. MKS Zagłębie.pl. To my. Wierni kibice Zagłębia.